Witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Najbliższe trzy odcinki poświęcone będą geoglifom z Naska. Są to niby proste rysunki wykonane w prymitywny sposób, no jednak, gdy przyjrzymy się temu tematowi bliżej, no to możemy dostrzec, że no jest on bardziej skomplikowany i nie tak łatwy do wyjaśnienia, jak to sugerują nasi historycy. Chcę wam pokazać, że wrzucają oni wszystkie rysunki do jednego worka, co jest według mnie błędem, no nie dostrzegają tutaj niesamowitej precyzji oraz ignorują kilka elementów, które wydają się przekraczać możliwości ludzi z kultury NASKA, no a to przecież im przypisują stworzenie tych wszystkich rysunków. Niestety wygląda na to, że archeologowie ponownie ignorują niewygodne dla siebie fakty. Jeżeli jesteś ciekawy tego tematu, to zapraszam do obejrzenia tego epizodu no i całej serii o NASKA. Omawiany dzisiaj płaskowyż znajduje się na południowym wybrzeżu Peru, 450 km na południe od Limy. Wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy szukać jakiegoś innego miejsca na świecie, gdzie znajdują się pozostałości po naszych przodkach, no to pod względem skali i dokładności wykonania te rysunki w Naska moglibyśmy porównać nawet i z piramidami. Od dawna przyciągają one uwagę wielu badaczy i pobudzają ich wyobraźnię. Ludzie zastanawiają się kto, kiedy no i dlaczego stworzył te gigantyczne rysunki na Ziemi. Sam płaskowy żnaska, zalicza się do najsusszych miejsc na Ziemi. Jest to zaskakująca płaska i martwa pustynia, pokryta kamieniami, które od gorąca aż pociemniały. Deszcze występują tutaj średnio raz na dwa lata, no i trwają nie dłużej niż pół godziny. W miejscu tym możemy zaobserwować szerokie przestrzenie, pokryte tajemniczymi liniami i obrazami, jednak większość z nich dostrzeżemy jedynie jeżeli wniesiemy się samolotem w górę lub posłużymy się do tego dronami. Gdy to zrobimy, no to wtedy przed naszymi oczami pojawią się wizerunki zwierząt, takie jak wieloryb, małpa, pająk, kondor, koliber. No ale są tam też takie rysunki, które przedstawiają nieznane nam jeszcze zwierzęta i rośliny. Jeszcze inne rysunki przedstawiają humanoidalne postacie czy figury geometryczne, takie jak trójkąty bądź prostokąty. Wszystkie one tworzą razem dziwny wzór, który obejmuje ogromny obszar liczący kilkaset kilometrów kwadratowych. Wydawać by się mogło, że nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego i dziwnego, ponieważ istoty ludzkie od zawsze przecież lubiły malować czy to na papierze, ścianach, czy nawet i na kamieniach. Geoglify w Naska przede wszystkim przyciągają uwagę ze względu na ich bardzo duże rozmiary, ponieważ obrazy zwierząt osiągają czasem dziesiątki, a nawet setki metrów. Tutaj dla przykładu podam wam, że rysunek kolibra ma około 50 metrów długości. Pająk ma jakieś 46 metrów długości. Na no kondor od dzioba do końca ogona ma prawie 120 metrów, no ale to i tak nie jest największy rysunek, który tam jest znaleziony, no bo większy jest na przykład jaszczurka, która rozciąga się na 188 metrów. Takich rysunków, które przedstawiają zwierzęta lub ludzi, nie ma tam za wiele. Ogromną większość stanowią figury geometryczne. Ponadto na płaskowyżu znajduje się kilkanaście tzw. punktów centralnych, od których linie i pasy odchodzą w różnych kierunkach. Jeżeli chodzi o oficjalną datę odkrycia geoglifów NASKA, no to uznaje się, że jest to rok 1927, kiedy to linie zostały odkryte, opisane przez peruwiańskiego archeologa. Początkowo znalezisko to nie miało zbytnio znaczenia i płaskowyż zyskał na rozgłosie dopiero po publikowaniu zdjęć wykonanych samolotów w 1939 roku. Zdjęcia te wykonał amerykański badacz Paul Kosok, a widoczne na nich były dziwne linie, no i jak zapewne się domyślacie, była ich tam ogromna ilość. Były one proste jak strzała, niektóre szerokie, a niektóre wąskie. Często przecinały się i zachodziły na siebie, a niektóre z nich były tak długie, że sięgały horyzontu. To wszystko sprawiało, że pustynia wyglądała jak gigantyczna deska kreślarska. Jednak systematyczne badanie linii i wzorów rozpoczęło się dopiero w latach 40. przez badaczkę niemieckiego pochodzenia, Marię Reisie, która przybyła do naska wraz z Paulem Kosokiem jako tłumaczem. Mimo, że badania rozpoczęły się w połowie XX wieku, to i tak wciąż jest to jedna z największych zagadek dotycząca starożytnych cywilizacji. Obecnie znamy około 13 tysięcy linii i to tylko na samym płaskowyżu NASKA. Niektórzy badacze szacują tamtejszą całkowitą liczbę geoglifów nawet i na 30 tysięcy, no a przecież poza płaskowyżem jest tam jeszcze sporo miejsc, gdzie występują geoglify. Region, w którym znajdują się te dziwne wzory i linie, jak się okazuje, rozciąga się wzdłuż wybrzeża Pacyfiku w Ameryce Południowej na powierzchni 1500 km. Tutaj w tym miejscu muszę się zwrócić uwagę na to, że w tych innych miejscach te rysunki są często znacznie mniejsze i nie tak zaskakujące, jak te, które właśnie widzimy w Nazca. Teraz na ekranach widzicie mapę pyrowańskiego archeologa Aurelio Rodrígueza, to ta czarno-biała. Zaznaczone są na niej miejsca występowania geoglifów, jednak przeważnie są to geoglify, które faktycznie mogłyby być wykonane przez prymitywne ludy. Na kolorowej mapie zaś zaznaczone są troszeczkę, że tak powiedzmy, ciekawsze geoglify. W dzisiejszym odcinku skupiłem się tylko na samym naska, ponieważ tutaj tych rysunków jest tak ogromna ilość, że to w zupełności wystarczy, żeby właśnie zapełnić cały odcinek, a nawet i trzy. Nowe odkrycia zawdzięczaliśmy tutaj początkowo dzięki rozwojowi lotnictwa pod koniec XX wieku, no a później dzięki zdjęciu satelitarnym. Dodam jeszcze, że w 2019 roku japońscy badacze odkryli kolejne rysunki, które były do tej pory nam nieznane. Wśród nich jest wiele zwierząt, kilka humanoidalnych istot. Odcinek na ten temat pojawił się już na kanale w grudniu 2019 roku. Zachęcam do jego obejrzenia, jeżeli jeszcze go nie widziałeś. Wydaje mi się, że jest to ciekawe odkrycie, ponieważ do tej pory znaliśmy niezbyt wiele właśnie rysunków przedstawiających zwierzęta, no i ludzi. Rozwój technologii miał naprawdę ogromny wpływ na odnajdywanie nowych rysunków. Jestem przekonany, że wraz z dalszym rozwojem będziemy odkrywać kolejne rysunki. Już przecież w 2019 roku wspomniani przeze mnie Japończycy odkryli aż 143 nowe rysunki z czego jeden z nich był odkryty przez sztuczną inteligencję, która analizowała zdjęcia. Dlatego on no, uważam, że rozwój tej właśnie dziedziny z pewnością doprowadzi jeszcze do kolejnych odkryć. Oficjalna nauka, w sensie oficjalni historycy, twierdzą, że linie powstały w okresie między 400 rokiem przed naszą erą a 600 rokiem naszej ery. Bazą do tego datowania były duże ilości fragmentów ceramiki z różnych faz kultury naska. Odkryto je w chałdach i stosach kamieni, właśnie które są w pobliżu tych linii. Datowanie potwierdziła również analiza radiowęglowa pozostałości drewnianych słupów, które uważane są za oznakowanie używane właśnie podczas tworzenia wspomnianych rysunków. Zastosowano tutaj również datowanie termoluminescencyjne, które pokazało podobne wyniki. Obydwie metody, jak z pewnością większość z Was wie, są podważane przez wielu ludzi, którzy interesują się historią. Oficjalny nurt archeologii jest przekonany, że już wszystko wie i nie ma tam niczego zaskakującego. Jednak według mnie część z ich tłumaczeń nie trzyma się kupy, no jest trochę naiwna. Według nich nie ma tam niczego więcej jak ślady jakichś ceremonii religijnych. Że po prostu te wszystkie rysunki naska to są pozostałości po ceremoniach religijnych. Koniec kropka. Wszyscy mogą się rozejść, temat zamknięty. No oczywiście tak jak mówiłem według oficjalnej archeologii. Co do mnie, no to chętnie bym się dowiedział, co to były za rytuały, które zmusiły tubylców 2000 lat temu do tworzenia rysunków widocznych jedynie z nieba. Warto tutaj dodać, że ówcześni mieszkańcy byli na dość początkowym etapie rozwoju, nie znali oni pisma, żyli w bardzo małych grupach i, ze względu na panujące warunki, zmuszeni byli do ciągłej walki o przetrwanie. Według archeologów klimat w tamtych czasach był tutaj bardziej wilgotny, no ale i tak uważam, że mieszkańcy wtedy mieli naprawdę ważniejsze problemy, a to przecież oni mieliby na setkach kilometrów kwadratowych pustyni wykonać właśnie te wszystkie rysunki, które przedstawiały figury geometryczne, a także wielokilometrowe proste linie czy ogromne obrazy, które możemy dostrzec jedynie z powietrza. Mimo, że wydają się łatwe do wykonania, ale za to ich ilość, wielkość i niesamowita precyzja oraz to, że ignorują zmiany w terenie, no po prostu przekraczały możliwości tamtejszych ludzi. Oczywiście, spora część geoglifów została wykonana w prymitywny sposób, ale są też takie, które z pewnością nie mogły być wykonane przez prymitywny lud chcący uszczęśliwić swoich bogów. A więc archeologowie według mnie ponownie ignorują niewygodne dla siebie fakty. Możliwość oglądania tych linii zawdzięczamy m.in. niemieckiej matematycy i archeolożce Marii Reisse, która swoje badania w Nazca rozpoczęła w 1946 roku, no i prowadziła je przez kilkadziesiąt lat, aż do 1998 roku. To ta kobieta upierała się i walczyła o to, żeby te linie nie zostały w żaden sposób zniszczone. Naliczyła ich około 9000, no ale obecnie liczba odkrytych linii, tak jak już mówiłem, wynosi od 13 000 do 30 tysięcy, od 1997 roku badania kierowane były przez peruwiańskiego archeologa Joni Isla i profesora Markusa Reindela z Niemieckiego Instytutu Archeologicznego oraz przy wsparciu szwajcarsko-lichensztańskiej fundacji na rzecz zagranicznych badań archeologicznych. I główną interpretacją rysunków z NASCA, które oparte są na wynikach prac, które właśnie prowadzili od 1997 roku, to jest to, co jak już wspominałem, że są to rytualne działania związane z kultem wody i płodności. Temat płaskowyżu naska, to znaczy no, ogólnie geoglifów, jest tak rozległy, że poświęcę mu kilka odcinków. W jednym z nich mowa będzie o alternatywnych teoriach, a jest ich przynajmniej kilkadziesiąt. Wiele z nich wydaje się być jeszcze mniej prawdopodobne niż ta ogłoszona przez główny nurt archeologii, no przekonacie się później sami, no, ale w tym odcinku teraz zajmę się jeszcze bardziej tą oficjalną teorią i ogólnie płaskowyżem. Na płaskowyżu naska możemy zobaczyć linie i paski o szerokości od 15 cm do 10 m, a nawet i więcej. Linie te mogą rozciągać się nawet na wiele kilometrów, i na przykład takie mające od 1 do 3 km są powszechne, a niektóre źródła podają, że są i linie mające nawet 18 lub więcej kilometrów. Większość rysunków wykonana jest z cienkich linii, bywa, że paski czasami rozszerzają się stopniowo na całej długości. Kolejną popularną tutaj formą kształtów są np. ścięte i wydłużone trójkąty mające różne rozmiary, od 3 metrów do ponad 1 kilometra. Widzimy tam również duże prostokąty o nieregularnym kształcie. Zastanawiając się nad tym, kto stworzył te wszystkie rysunki, poza datowaniem radiowęglowym, no to archeolodzy rozpatrywali także rysunki spotykane na znalezionych wyrobach ceramicznych czy tkaninach, które były wykonane przez lokalne kultury Nazca i Paracas. Między geoglifami a rysunkami, np. na ceramice, można zauważyć pewne podobieństwa. Jednak czy jest to tak mocny argument, żeby akceptować tę teorię, no i całkowicie odrzucać pozostałe? Tutaj właśnie widzicie obrazy na tkaninach i ceramice kultur Naska i Paracas. Gdy zaczniemy analizować zdjęcia, no to możemy zauważyć, że tych podobieństw nie ma za wiele, a i te, które dostrzeżemy, to nie są aż takie duże. Takie niezaprzeczalne podobieństwo możemy dostrzec między rysunkami a geoglifami przedstawiającymi ludzi. Moim zdaniem tutaj bardzo istotne jest to, że są to małe rysunki i to, że mieszczą się one na zboczach wzgórz, dzięki czemu nie było w ogóle potrzeby, żeby wnosić je w powietrze, żeby móc je zobaczyć. Są one doskonale widoczne bez użycia dronów czy samolotów. Indianie byli więc w stanie wykonać je samemu, no i ewentualnie obserwować z pobliskich wzgórz i korygować rysunki, a na przykład następne pokolenia nanosiły te właśnie widoczne rysunki na swoje naczynia czy tkaniny. Jednak czymś innym są rysunki znajdujące się na płaskiej powierzchni pustyni. Gdy przyjrzymy się już większym dziełom, no to nie znajdziemy tam antropomorficznych obrazów, a więc takich przedstawiających istoty przypominające wyglądem ludzi. Rysunki na płaskowyżu znajdują się z dala od gór, na które można było się wspiąć i dostrzec właśnie te wspomniane rysuneczki. Dlatego też w kulturze ludzi z regionu Naska powielane były właśnie symbole, które oni sami mogli dostrzec, a więc takie jak wspomniane przeze mnie postacie o ludzkich kształtach, znajdujące się na zboczach wzgórz. Jeżeli chodzi o sposób wykonania, no to on również wydaje się różnić się dwa rodzaje rysunków. Te duże, znajdujące się na płaskowyżu, wyglądają jakby były zrobione przysłowiowym jednym pociągnięciem ręki, a więc takim jednym szybkim ruchem. Na całą pewnością nie możemy tego powiedzieć o rysunkach, które są zlokalizowane na zboczach. Gdy zastanawiamy się, czy przedstawiciele kultur Nazca i sąsiedniego Parakas faktycznie wykonali te wszystkie rysunki, no to musimy jeszcze rozważyć zaśnieg występowania właśnie wspomnianych kultur oraz zasięg występowania tego typu geoglifów. Dzięki zdjęciom satelitarnym wiemy, że geoglify spotykane są niemal na całym wybrzeżu Pacyfiku w Peru, a wybrzeże to ma długość 1500 km. Tylko jak ma to się właśnie do zasięgu tych kultur Nazca i Paracas? No bo według historyków obejmowały one tylko kilka dolin na południowej części wybrzeża płaskowyżu naska. Wydaje mi się, że logiczne więc byłoby poszukać innej kultury, która mogłaby być odpowiedzialna za stworzenie geoglifów. Jednak jakby na to nie patrzeć, no to archeologowie naprawdę nie mają żadnych innych kandydatów, którzy mogliby tego dokonać w takim właśnie okresie, jaki oni sobie sami nałożyli. W tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że temat Was zaciekawił. No bo w przyszłych tygodniach pojawią się jeszcze dwa właśnie związane z tym samym tematem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Zachęcam do śledzenia i subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.